Witam Was tutaj, cześć, czołem, Wznosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii A Wznosz poza prawem nawet Lidlo. Nie mam tego pojęcia, kiedy to jest odcinek i nie pytajcie mnie, co robi tutaj data 3/5. Po prostu to jest materiał, który nagrywam sobie nie do tej serii, ale coś przyznaję, bez bicia. To jest materiał z zimy, ale jednak stwierdziłem, że warto było Wam pokazać, jak wyglądało jeszcze parę miesięcy temu śnieg i zima w mieście. Tu mamy trochę zmrożoną ścieżkę rowerową i tak dalej. Jakby co, nie myślcie o tej mapce rowerowej. Trochę mi się nudziło i przy okazji mogę Wam pokazać, jak wyglądały w dwie strony ulica Świętokrzyska. I jak może zauważyliście, w tym tygodniu dużo filmów się wyrzucało. Są i konkursowe, i takie. Ale nie ma z innej serii, a mianowicie jest z LEGO. Z LEGO będzie w następnym tygodniu lub jakoś w weekend. Ponieważ strasznie mi się nie chce nagrywać tego plotkowego filmu. A tak naprawdę po prostu zbytnio nie mam czasu i trochę chęci też, bo nie mam pomysłu dokładnie, jak skończyć. Mam nagrane może 3 ujęcia i nie wiem, co dalej. Mam ogólną koncepcję, ale myśl o tym, że muszę przy tym usiąść, też trochę mnie odrzuca, biorąc pod uwagę o której godzinie zazwyczaj dochodzę do domu. Ja tak jakbym normalnie miał jeszcze cały czas szkołę, żyję, bo wracam o godzinie jakiejś 18. I mogę raptem nagrać jeden odcinek dla Was z City Skylines i później go wyrenderować i już idę spać. Też to ma jakieś życie. Także nawet takie niecałe 80 subskrypcji nie daje w kość. Dobra, pomijając to, jedziemy sobie rowerem. Zwróćcie uwagę, że z innej perspektywy jest kamera ustawiona. To jeszcze był stary tryb przyczepienia mojej kamery na rowerze. Kamera jest na głowie. Ścieżka rowerowa jest trochę oszwoniona, jakby ktoś na głowie bez kasku. I to tutaj teoretycznie ta scena nie powinna się nazywać A Wznosz poza prawem, bo ja tutaj nic nie robiłem nielegalnego. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to w ogóle będzie się nagrywać i gdzieś wrzucać. To jest tylko i wyłącznie tam na moich potrzeby. Stąd też tutaj jest kiepska przyczyna, szybko prędkość i nawigacja, no w zimę to mi pilot trochę nie chciał działać, w sumie teraz tak samo. O, dopiero się włączyło, mamy prędkość 17-18 km na godzinę. Tu z boku te inne dziwne rowery, gdzie jest kaucja. Początkowa kaucja wynosi raptem 99 zł, fajnie co nie. W międzyczasie instaluje się jakiś program jeszcze filmowy w tle. Ale pomijając to, jedziemy sobie Świętokrzyską. Tu już są te drzewa posadzone, tylko tak trochę nie wypał, bo jest zima, co nie? I tak trochę smutno to wygląda. Ścieżka ogólnie jest w miarę dobrze zrobiona, bo nie jest śliska. Bo jakby była śliska, to pewnie już bym był gdzieś pod kołami swojego toweru. Ale ogólnie nie jest źle. Chociaż i tak jak dla mnie zima w mieście, to powinno być, że jest śnieg, a nie szron. Śnieg, szron. Ogólnie jak się pojawia śnieg w Warszawie, jest jakaś taka straszna mafia, że trzeba wszystko to stępić, sypać solą, ile wlezie człowieku. Czekajcie, co ja tutaj robię? Że wszędzie sypicie tą solą. No nie, wszędzie. A później się dziwicie ludzie, że macie zepsute buty. No to jest po prostu straszne. Ja mam nadzieję, że to buty jest slow motion. Ale to może tylko jakie moje odczucie. Zawracamy, tak. Mówiłem, że nie ma. Ta matka tu będzie trochę dziwna. To jakiś gościu w ogóle myślę, że o tym to już w ogóle nie powiem, bandycie jednym. To raczej nie jestem poza prawem, tylko oni. I to jest po prostu straszna mafia. Oni wszędzie sypią tą sól. Na te lody, w ogóle nawet w mojej szkole to była taka tragedia, że się nie dało wejść do szkoły, żeby butów nie mieć to zwolnionych podatek. To jest było straszne. Jedziemy sobie z drugiej strony. O, jakaś karetka mi wychodziła. Gdybym się rozpędził tak jak dzisiaj. Dzisiaj też nagrywam odcinek. Nie wrzucam go dlatego, ponieważ muszę po odcinku wam niecenzuralne słowa, kiedy pewien taksówka do mnie krzyczał. B. Muszę poucinać momenty, gdy przyjeżdża na czerwonym świetle. No i C. Jeszcze nie obejmuję filmów z kamery. Robiłem to wczoraj i mówcie, nie muszę wam mówić. Chwilę to trwało, zanim się wyjęło całe 64 giga. Tak. To jest ciekawe, że normalnie nie mogłem zapchać całej jednej karoty w ciągu wakacji, a teraz w ciągu jednego całego miesiąca zapychałem całą. Po prostu widać, że zacząłem nagrywać na YouTube'a filmiki trochę jeszcze inne. Przejechaliśmy już prawie 700 metrów, już więcej niż 700 metrów, co jest rzeczą ciekawą, że kręcę w kółko. O, trochę więcej szlonu. Wygląda trochę śnieg. Zawsze jakby mi się przypomniał biały śnieg.
Ale jednak kiedy pojechałem do Warszawy, do Śródmieścia, to no, może zostało zgotowane. Jeszcze kiedyś, kiedy mieszkałem na Białęce i były prawdziwe zimy w latach 2005-2006, to było wtedy fajnie, bo można było sobie pójść, porzucać się śnieżkami i zlepić bałwana, a teraz to... Na Mokotowie się mieszkało, to już... No już to nie było to, nie. A teraz to w ogóle... W ogóle mogliby nie mówić, chociaż jedzie zimą, bo i tak nigdy. Także, jedziemy jeszcze raz tą samą drogą. Nie, to nie jest... To jest do takie déjà vu. W ogóle jestem ciekawy, jakie będą komentarze pod tym filmem. Zwłaszcza na tą datę, to jest... To jest 5 marca. Mam kalendarz w komputerze, bo ja się mylę z... Ja nigdy nie znam. Nigdy go nie pamiętam, ale... Kalendarz, to by się tak uczył. Tak, marzec. Dobrze, przynajmniej tyle pamiętam. Już się trochę powoli uczę, bo wiecie, to jednak... Gimnazjum, liceum, to by się przydało pamiętać. 5 marca to jest nagrywałem. A mamy... Mamy 11 lipca. Warto to wspominać teraz o zimie, co nie? Skręciliśmy sobie... To było nieprzepisowe. Cały czas nie wiem, czy tak można robić, więc można to uznać, że to było nieprzepisowe. Tutaj przechodnie nie przepuściłem. Tu trochę widzicie, że jest zimno. Powinno nie być jeszcze wskaźnik temperatury z boku i byście wiedzieli wszystko. Ale całkiem ogólnie to nie jest źle. I dojeżdżamy do stacji, tak? Tutaj chyba wyciągnąłem nawet rękę, bo trochę się przychyliło do skręcania. Tu jest ogólnie nieciekawy moment, bo trzeba przejechać prosto, a zbytnio tak tutaj nie wolno. No i ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Strzelili właśnie Hagola, chyba Chorwacja. Nie wiem, coś tam gra z Anglią. No, jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Ale fajnie jest to.